Jesteście pewnie już zmęczeni dyskusją o tym, co stało się w Izraelu, czy też rewelacjami o tym, jak wyglądała zupełnie bezbarwna kampania samorządowa. Dlatego w Podejrzanych Politykach Ekstra omówimy dzisiaj ekskluzywne newsy, które wykrył w świecie polityczno-biznesowo-medialnym Mariusz Gierszewski. I zastanowimy się, czy przypadkiem. Dziennikarze byłej TVP nie próbowali zbudować sobie na ostatniej prostej, rzutem na taśmę, lekkiego funduszu, który pozwoliłby rozbudować ich media. Moim gościem Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. Dziękuję za te piękne, wspaniałe słowa wstępu. Witam wszystkich. W pełni zasłużone. Ja nazywam się Radosław Gruca i zabieramy Was na przejażdżkę po historiach, których Bareja by nie wymyślił. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Oj, Mariusz, co tam yy, na twoim mundurze dzisiaj? Public Enemy. Wróg publiczny, Mariusz Gierszewski, jesteś wrogiem publicznym, zaraz opowiemy dlaczego, przypomnimy też pewną starszą historię jednym zdaniem i przywołamy naszą zmorę, przynajmniej moją, ale zaczniemy od twardego newsa, który podałeś w tym tygodniu, budząc. No, wiele emocji yy, i znaków zapytania, a być może dając odpowiedź na to, w jaki sposób Zjednoczona Prawica próbowała na ostatniej prostej yy, jednak zabezpieczyć się kapitałowo pod kątem zbudowania swojego medium. Przypomnijmy wszystkim, że największym problemem dzisiaj PiSu i Zjednoczonej Prawicy jest to, że jakoś nikt tam nie pomyślał przez 8 lat, że mogą stracić władzę, w związku z czym republika wygląda jak jakiś paździerzowy mikrofalownik, a nie poważna telewizja. Przy całym szacunku. No i tutaj dużo pytań i wątpliwości zrodziło się po tym, jak ustaliłeś, że prokuratura okręgowa w Warszawie, jak rozumiem, dostała no, doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa. Michała Adamczyka, prezesa TVP, tego uzurpatora. Tak jak kiedyś mieliśmy papieża, antypapieża, to w Polsce mieliśmy też prezesa, antyprezesa, w zależności od tego, z której strony patrzymy. Michał Adamczyk, ten, który z okna tak machał kiedyś, jako okupował Plac Powstańców, pozdrawiał... Te małe tłumy, które broniły rzekomo wolności TVP, ale nie tylko to, bo okazuje się, że on jako prezes chciał też przeprowadzić pewne operacje finansowe. To brzmi ciekawie. Zacznijmy od początku. Jak do tego doszedłeś i co z tego wynika? A potem nagle jakby pojawienie się bohatera, który w zasadzie z mojego punktu widzenia nie ma nic do powiedzenia w tej historii, albo bardzo niewiele, zostawimy sobie na deserek. Zaczynając od początku, tak jak powiedziałeś, zostało złożone zawiadomienie do prokuratory, prokuratury przez likwidatora TVP. W tym zawiadomieniu była mowa o możliwości podejrzenia przestępstwa, próby otwarcia rachunku bankowego na spółkę Telewizja Polska SA przez Michała Adamczyka i drugą osobę. Michał Adamczyk. Powoływał się, że jest prezesem TVP, ta druga osoba, że jest wiceprezesem. To doniesienie za pośrednictwem komendy głównej policji trafiło do prokuratury okręgowej w Warszawie. To nam się udało potwierdzić. Udało nam się także potwierdzić, że w takiej sieci międzybankowej rozesłano takie ostrzeżenie o tej próbie. Bankowcy zostali o tym powiadomieni, że. że, że może to być nie, niejednokrotna sytuacja, że ktoś próbuje otworzyć taki rachunek bankowy. E, no i oczywiście e, mamy to bardzo dobrze potwierdzone. To, ale, to są fakty, to powiedzmy są fakty. jasno. To są fakty. I teraz, cóż, zostaje takie podstawowe pytanie: jakie środki mogłyby tam wpłynąć na to konto? I też bardzo mnie zaciekawiło. To, co ustaliłeś odnośnie y, tego, jak wyglądała próba otwarcia tego banku. No bo z mojej perspektywy, no, gdyby ktoś, kto sobie uzurpuje y, prawo do bycia prezesa, Otworzył konto, na które pieniądze należne spółce, w której on de facto nie jest prezesem, byłyby przejęte. No to to jest twarde przestępstwo, ale jak wiemy, PiS próbuje budować takie wrażenie, że my mamy jakieś dwa systemy prawne, uzurpatorów koalicję wręcz rodem z PRL-u i ich demokratów, którzy wprawdzie wygrali wybory, ale teraz przez spisek sił wszelkich zła nie rządzą. To co próbował, w jaki sposób, czy poszedł do, nie wiem, bo jest PKOBP niedaleko, na przykład Bank Polski, będziemy jeszcze chwilkę o nim rozmawiać, bo tam ciekawe zmiany. No i jest na Placu Powstańców, to też powiedzmy, słuchajcie, to jest, nie wiem, 70 metrów, 75 kroków może od Placu Powstańców, gdzie mieściło się TVP Info, gdzie oni mieli okupację, czyli ten prezes rzekomy mógł sobie pójść i w ciągu trzech minut znaleźć się w banku PKO BP i sobie otwierać y, ten rachunek chyba byłoby szybciej. A okazuje się, że on hu-hu-hu musiał pojechać daleko, daleko, y, jak to się mówi, w, nie, nie w śródziemie, tylko do interioru, tak? do interioru, I, i co, znalazł jakiś wielki bank, w, znaczy y, imponujący oddział w jednym z największych polskich miast, czy jednak było trochę inaczej? No nie, nie uwierzysz, ale ten rachunek bankowy. Próbował otworzyć w małym banku spółdzielczym, no powiedzmy w województwie mazowieckim. I to nawet nie jest w centrali tego małego banku spółdzielczego, tylko w filii w takiej miejscowości, która liczy tysiąc osób. No i teraz wyobraź sobie minę bankowców, kiedy okazało się, że po pierwsze przyjeżdża tutaj no, znana twarz telewizyjna, a po drugie, że mówi, że tam płyną jakieś olbrzymie pieniądze. Duże pieniądze. Więc no, to jest zrozumiałe, ci bankowcy się przestraszyli. Z tego, co nasi informa Z tego, co mówią nasi informatorzy, no to ci bankowcy zaczęli trochę grać na zwłokę, zaczęli sprawdzać w, w KRS-ach, w rejestrach, rzeczywiście, jak to jest, kto, czy, czy może się posługiwać mianem prezesa, jak rozumiem. No i właśnie wtedy odmówili otwarcia tego rachunku i wysłali informację, powiadomili, ta informacja dotarła do jak rozumiem do likwidatora, który uznał, że jest to próba popełnienia przestępstwa i złożył zawiadomienie do prokuratury. No bardzo sytuacja taka filmowa, można powiedzieć. Do filmowa, wiesz co mi się kilka filmów od razu wyświetla w głowie. Pierwszy taki zupełnie poważny była kiedyś taka seria oficer-oficerowie, trzeci oficer. Tam między innymi była scena w banku, właśnie takim małym, miejskim, gdzie no, z dala od, że tak powiem, oczu rozmaitych służb i śledczych można było wyciągnąć bardzo dużo pieniędzy. Zresztą takie historie poszukiwania jakiegoś banku, który dostanie przelew gigantyczny i będzie musiał całą gotówkę, po prostu swoje wództwa, swoich banków ściągnąć, żeby wypłacić w walizce. Miały miejsce już w przeszłości. Ale z drugiej strony też śmieszy mnie trochę taki pomysł Michała Adamczyka, prezesa, że gość, który przez lata występował o 19.30 w dzienniku, huczał. No był bohaterem różnych niechlubnych, też przecież historii. Opisano. Ja będę to cały czas przypominał, jak został skazany, uznany za winnego. no Znęcania się nad swoją kochanką, plucia na nią. To jest, to jest właśnie ten wybrany prezes TVP. Ja nie wiem, jak on mógł sobie myśleć, że nie wiem, że może jakieś wąsy do, doczepił. I, I myślał, bo tak, Adamczyk, dużo tych Adamczyków. Podobno został rozpoznany bardzo. To przez pracowników banku. No co, 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 co zresztą wzbudziło dużą sensację pewnie. Natomiast y, chciałbym zacytować odpowiedź, jaką Michał Adamczyk udzielił Koniecznie. na pytania, ponieważ y, y, zadaliśmy konkretne pytania, czyli o prosząc o komentarz, że do sprawy, że w, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczące próby otwarcia przez byłego pracownika TVP Michała Adamczyka rachunku bankowego na rzecz telewizji polskiej. Likwidator TVP twierdzi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała przekazać tam ponad 100 milionów złotych pochodzących z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Takie pytanie mu zadaliśmy. No i o, Michał Adamczyk odpowiedział. Rzekomy likwidator działa nielegalnie i nie ma żadnego umocowania prawnego. Nielegalna li jest likwida spółki, Sądy rejestrowe odmówiły wpisu likwi likwidacji i likwidatora. Sporne uchwały zostały przeze mnie zaskarżone. Krajowa Rada Rtyfonii i Telewizji przekazała środki do depozytu sądowego. Nie ma możliwości nielegalnej wypłaty z depozytu sądowego. Tak odpowiedział Michał Adamczyk. Yy, może ty w takim razie zacytuj co odpowiedział prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, yy, który stanowczo zaprzeczył, jakoby yy, były jakiekolwiek pomysły. No dobrze, przekazania ale ty z komentą, już już odczytuję oświadczenie pana yy, Świrskiego. Yy, jak może widzicie, w samych faktach podanych przez Mariusza Gierszewskiego na antenie Radia Z nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jest sama prawda, bo my opowiadamy, drodzy Państwo, o tym, co stwierdza likwidator, mając dostęp do wszystkich dokumentów, do wyciągów, do wejść, wyjść, kart i tak dalej. On odpowiedzialnie bierze yy, swoje. Yy, no, kieruje zawiadomienie, bierze za to odpowiedzialność. Drodzy Państwo, w Polsce jest odpowiedzialność za przestępstwo zgłaszane, którego nie było i świadomie się je zgłasza, więc on wie co robi, a jak Michał Adamczyk, jeszcze raz yy, yy, zwracam się też do Państwa, czy wy widzicie, jak on odpowiada na, na to pytanie? On odpowiada na to pytanie wygłaszając swoje oświadczenie oczywiście, które już słyszeliśmy nieraz, ale nie mówiąc wcale, nie odnosząc się do twojego pytania o to, czy była taka próba, czy nie było takiej próby, on opowiada jakieś derdy małe, przepraszam, ale to nie jest na temat, więc dlatego to są derdy małe. odnośnie tego, czy on może występować, czy nie, mimo, że nie, znamy tę... Atakuje wszystko... likwidatora, tak, podważając jakby cały sens tej całej sprawy no bo skoro, skoro likwidator jest nieprawomocny no to, to wszystko tutaj jest nieprawomocne no, no niby tak ale z drugiej strony pytamy o konkretny fakt tak nie nie ja tylko, opowiada... tylko by co co odpowiedział Michał Adamczyk tak odpowiada Michał Adamczyk, prezes Michał Adamczyk, który, ja dobrze pamiętam, ma też taką chyba jeszcze inną yy, problematyczną kwestię, bo z tego co wiem, ten sam likwidator już wcześniej miał do niego uzasadnione yy, pretensje o to, że sparaliżował on z kolegami yy, pracę TVP, yy, no po prostu okupując yy, siedzibę. Yy, więc yy, zostało mu naliczone yy, no, takie yy, jakby karne yy, podsumowanie, tego, ile to kosztowało. No i drodzy Państwo, co czytamy w oświadczeniu pana Świrskiego? Uwaga informuje, nie jest prawdą, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała planować przelanie na jakiekolwiek konto 100 milionów złotych. Okej, to jest jego stanowisko. My nie mówiliśmy, że on to planował, yy, nie yy, wsadzaliśmy w usta likwidatora, że on ma dowody, że była taka zmowa i tak dalej. Nic takiego nie mówiliśmy, więc dementujemy, znaczy pan Świerski dementuje coś, czego w Wiedzieliśmy, naszej... że, że likwidator podejrzewa, że były takie plany i zawarł to w zawiadomieniu. Tak. czyli bierze za to odpowiedzialność. To nie jest tak, że ktoś sobie to zinterpretował nawet. To nie jest nasza ocena nawet. To jest fakt, który podajemy z doniesienia prokuratury, potwierdzonego, wypytanego, tu nie ma mowy o żadnej nierzetelności. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodnie z uchwałą numer 40, łamany przez 2024, zapobiegającą wydatkowaniu środków z opłat oba abonamentowych na cele inne aniżeli ustawowe, skierowała abonament do depozytu sądowego. Pan Gierszewski już raz mówił nieprawdę w Radio Z na temat działalności organów państwa, za co nada na nadawcę została nałożona kara pieniężna. Właśnie mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem szerzenia nieprawdy, dlatego zleciłem Departamentowi Prezydialnemu e, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie rozpowszechniania dezinformacji dotyczącej działalności konstytucyjnego organu państwa. Mówiąc wprost, pan Świrski będzie. Yy, szukał podstaw do tego, żeby ukarać yy, stację, yy, mimo że... No, yy, nie, postawmy tu kropkę. Dobrze. Postawmy okay. tu kropkę. Okej, okay. to może nawet za dużo powiedziałem. Zobaczymy, co pan Świrski chce powiedzieć. Natomiast nie było nazwiska pana Świrskiego w naszym artykule, więc on jakby wypowiada się jako ciało. Natomiast sytuacja jeszcze, żebyśmy wiedzieli, jaka jest. Ja nie wiem, czy to sprawdzałeś, w jaki sposób ta gra między no, obozem zjednoczonej prawicy, który Maciej Świerski przez lata e, wspierał, a e, koalicją 15 października wokół tych opłat abonamentowych wyglądała. Bo okazuje się, no, też powiedzmy, skąd te 100 milionów. Generalnie to zabezpieczenie, o którym mówi Maciej Świrski, to zabezpieczenie ponad 200 milionów, które z abonamentu wpływa, jest w dyspozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i te pieniądze powinny być przelane do TVP. Ale pan Świrski wie lepiej, kto jest prezesem TVP, albo tak mu się wydaje, więc w związku z tym uznał, że lepiej wsadzić je do takiego depozytu, gdzie nikt ich nie może ruszyć. To on o tym decyduje. No i tam będą sobie leżeć. Ale to jest ponad 200 milionów, więc. No cóż wypada kiedyś, jak już prokuratura wszystko sprawdzi zadać sobie pytanie, czy były e, jakie były możliwości odmrożenia tych pieniędzy z depozytu i przelania ich na jakieś inne konto bankowe, na przykład zlecenia nadawania telewizji z y, sygnału TVP Info, y, Telewizji Republika. Ja sobie to umiem wyobrazić, bo wszystko sobie prawie umiem wyobrazić. Natomiast zostawmy Państwa z takim y, pytaniem o to, y, co dalej zrobi prokuratura i sami ocencie, czy y, Maciej Świrski ma powody do tego, żeby się tak y, denerwować. No i w moim przekonaniu, jednak trochę tak huczeć y, na y, wolne media. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem całym sercem z Mariuszem i nie mam. No, lubię się go czepiać, szczególnie ostatnio, ale jakoś, jakoś nie mam żadnych postaw. Mariusz. No i po, oczywiście, możemy poprosić o bankowców z Banku Spółdzielczego w województwie mazowieckim. Że jeżeli chcecie do nas zadzwonić, albo nam coś powiedzieć, albo opisać, jak to było, to proszę zgłaszajcie się do nas. Znaczy, na pewno jest to bardzo nietransparentna sytuacja, i yy, jeżeli ktoś chce otworzyć konto na spółkę, gdzie prezesem, powiedzmy, nie jest, yy, albo jest to dyskusyjne, że jest prezesem i twierdzi, że będzie oczekiwał wielkich pieniędzy, no to sorry, ale on nie dostanie ich od Jarosława Kaczyńskiego, albo nikogo innego, bo takiego tytułu by po prostu nie było, to by było bez sensu. Natomiast taka próba, Wykonania jakiegoś skoku na kapitał i uzurpacji dalszych rządów w TVP no, jest faktem. My to obserwujemy. Natomiast to już jest takie no, trudne do wybronienia i do wygrania przez Zjednoczoną Prawicę. Zobaczymy, co będzie dalej. Gratuluję Ci, Niusa. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, jak no, kontestująca grupa porządek prawny próbowała iść nawet dalej i miała bardzo kreatywne pomysły. Bardzo Ci dziękuję, że doszedłeś do tej informacji. No i teraz musimy wrócić jeszcze do naszych wspólnych śledztw, no bo to są podejrzani politycy ekstra, ale chciałbym, żebyś to przypomniał, bo szukowałeś to na antenę i też prowadziłeś rozmowy z bohaterami albo antybohaterami tej sprawy. Chodzi o NASK, czyli kontrolowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnijmy, w rządzie Zjednoczonej Prawicy Janusz Cieszyński był takim ministrem cyfryzacji, po tym jak awansował z funkcji wiceministra zdrowia. Dowiedzieliśmy się, że były tam różne badania, takie analityczne, wykonywane wokół. Też nazywanych pewną kiełbasą wyborczą inicjatyw. Laptop dla ucznia, między innymi była taka głośna historia, i nask miał sprawdzać, drodzy Państwo, jak ten program, jeszcze parę innych, promować w internecie, żeby on maksymalnie szeroko docierał do Polaków i mogli przede wszystkim mieć informacje, a potem być zachęceni do skorzystania z tego programu. Gdzie tu jest miejsce na politykę w ogóle, którą zajmujemy się w tym temacie? Słuchaj, to nie tylko chodziło o ten program, tylko NASG brał udział w wielu różnych programach, między innymi kamp kampanii dotyczącej tak? fałszywych SMS-ów, które nękały tutaj społeczeństwo. Y i co, do czego doszliśmy? Nask miał bardzo dużo takich do, y, kampanii, i właśnie w tych kampanii okazało się, że dochodziło do ręcznego starowania co do wyboru grup mediowych i wskazanych konkretnych mediów, do których kampanie szły albo nie szły. No. Ale to zaraz, bo, czy, bo Drodzy Państwo, nie wiem, może ja czegoś nie rozumiem, ale wydaje mi się, że przy Takim układaniu kampanii na zbożne cele, no to szukamy takich kanałów, które maksymalnie szeroko dotrą do odbiorców. No, jeżeli jakaś stacja ma pięciu widzów, a druga ma 5 milionów, no albo na 500 yy, albo na 5000 no to jednak wskazanie na tą stację która ma 100 razy większą widownię wydaje się być naturalne. Tutaj chyba tak nie było. No, wiesz, wiesz co Prze zacytuję ci jednego z maili, który otrzymali pracownicy da nas od swojej yy, kierowniczki yy, na początku ubiegłego roku. On był dosyć krótki i brzmiał: Pamiętajcie, że już wiemy, że nie Tvn, tylko trwam republika. No, nie macie jakiejś wątpliwości, jak odczytywać tego maila? Dajcie znać w komentarzach. I, I... się wydaje, że to jest to no, forma okaz... cenzury, no tak bym okazuje powiedział. Okazuje się, że cena. tak, że, y, czy to ustnie, czy też mailowo były przekazywane takie informacje pracownikom, że kogo mają... Y, Wybierać, a kogo nie wybierać do kampanii. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, bo oczywiście to dotyczy mediów, więc musimy tu być bardzo dokładni, zacytuję rzecznika Ministerstwa Cyfryzacji, który nam odpisał tak. Z in informacji wynika, że przy realizacji kampanii dotyczącej fałszywych SMS-ów organizowanych przez NASK obowiązywały ograniczenia co do wyboru grup mediowych i wskazanie konkretnych mediów. Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z NASK, pion komunikacji i marketingu otrzymywa ustne wskazania dotyczące ograniczeń realizacji kampanii w mediach. Współpraca była na przykład ograniczona z WP.pl. O właśnie, Zienimy, to jest, to jest z powodów prywatnych. Ówczesnego dyrektora nas z pracownicą wyższego szczebla w wirtualnych mediach. Ale, dalej, to, to jest tylko taka wisienka mała, zaraz do tego wrócimy. Pracownicy pionu komunikacji i marketingu oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji otrzymali maila, z którego wynikało, że realizacja kampanii w kilku mediach, to są y, całe rozgłośnie y, RDN, Małopolska, to są katolickie takie małe y, rozgłośnie y, Trfam i Republika, została uzgodniona z ówczesnym ministrem cyfryzacji. Dalej. Pracownicy pionu, kom pionu Komunikacji i Marketingu NASK oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji otrzymajmy maila od ówczesnej szefowej pionu o uzgodnionych współpracach z Salonem 24, Fratria, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, Telewizja Republika, gdzie w DW maila znajduje się adres ówczesnego ministra cyfryzacji. Co wynika z tego, że mm, ta wiedza Musiała też docierać do ministra cyfryzacji. Prawdopodobnie o, chciałeś o tym właśnie właśnie Tak, chciałem być, się Jeszcze zaraz powiemy, bo zaraz powiemy o tym WP, bo to jest takie ciekawe i to powiem szczerze, ja jestem mm, no bardzo zaskoczony, bo to by wskazywało na takie wysokie standardy w podziale środków i w decydowaniu o tym kto komu miałby dać pieniądze. O czym za chwilę, bo o tym dokładnie mówił minister Cieszyński, zaraz to przeczytasz. No i trochę mnie brzuch ze śmiechu boli, bo z jednej strony mamy maile, które znamy i które są w nasku i w ministerstwie cyfryzacji, że wszystko jest uzgadniane. I to nie są uzgodnienia, drodzy państwo, które mają jakiekolwiek umocowania formalne. To nie znajdziecie takich wytycznych, tak przynajmniej twierdzi Janusz Cieszyński, o czym za chwilę, które by wskazywały jednoznacznie, że minister na przykład, tak żeby państwo sobie wyobrazili, wydaje rozporządzenie, zarządzenie, kampania taka, czy tam polecenie służbowe, te i te media i tak dalej. Nie, to wszystko się dzieje w białych rękawiczkach. I potem jak my to ujawniamy, to Janusz Cieszyński idzie do stacji TFN 24, gdzie mówi, że on generalnie no też były jakieś tam badania zlecane, bo też w tym wszystkim były zlecane badania, gdzie jego rozpoznawalność była robiona, co jest też dość istotne, ale on generalnie nie ingerował, nie wiedział i nawet nie dostał tych badań, co jest dość istotne. Czyli on generalnie umywa ręce. To mi przypomina trochę ZbiGniewa ziobre, który na e, znanej konferencji prasowej mówi, że przecież tam Fundusz Sprawiedliwości ja nic nie podpisywałem. Hello. No i tak trochę chyba Janusz Cieszyński też chce nam powiedzieć, występując w Stefan 24, że też no, on niczego nie podpisywał, tak trochę mrugam okiem, ale żeby Państwo widzieli tą metodę, która niestety w państwie mającym cechy państwa mafijnego, według takiego znanego naukowca, socjologa Benita no były standardem pewnym takie zachowania. I teraz wytłumaczmy, jak. NASK tłumaczy, że akurat grupa WP nie dostała... Cieszyński jak tłumaczy. Cieszy, tak, Cieszyński, przepraszam, NASK... Jak Cieszyński tłumaczy, dlaczego NASK nie, do, nie zlecił badać, znaczy kampanii wirtualnej w Polsce. No tu w ten sposób zacytuję. Jedynym medium, które było moją decyzją wykluczone z zakupów mediów przez NASK, była Grupa Wirtualna Polska. Wynikało to z potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy pełniącym obowiązki dyrektora NASK a jedną z osób zarządzających Grupą Wirtualna Polska. Dochodziło o powiązania rodzinne. Dalej. Cieszyński mówi, że informacje na temat zakupów mediów otrzymywałem wyłącznie w związku z zarządzaniem potencjalnym konfliktem interesów, o którym mowa powyżej. I NASK w 2023 roku realizował zgodnie z rekomendacjami ekspertów szereg działań mających na celu podniesienie świadomości dotyczących cyberzagrożeń, czyli zgodnie z rekomendacjami ekspertów. A my wiemy, że. Te rekomendacje ekspertów to raczej były pomijane, a na spotkaniach z domem mediowym właśnie były przedstawiane takie rekomendacje, żeby z jednymi mediami pracować, a z drugimi nie. No i jak to, jak to się przekładało? Na przykład w takiej. Eee, o copanie pan Kryznyz. Szykuj, szykuj pan, pan Krzysia, a ja jeszcze tylko powiem hmm. słowo o Januszu Cieszyńskim. byście mieli Państwo świadomość, dlaczego on jest tutaj jednak dość istotną osobą. On jednocześnie kandyduje w wyborach eee, i to kandyduje. No, dostaje w międzyczasie nogi podstawione od kolegów. Planuje być kandydatem we Wrocławiu, bo tam z tym miastem jest związany. No, ale źli koledzy z PiSu rzucają go na Olsztyn. W związku z czym, tak jakoś przypadkowo zupełnie się składa, że szereg akcji promujących różne zacne rzeczy związane z informatyzacją i tak dalej zostaje wykorzystanych do tego, żeby zaprosić ministra m.in. i wiceministra Andruszkiewicza, też kandydującego w wyborach. Yy, I najpierw kiedy minister cieszyński miał startować we Wrocławiu, to te eventy były robione głównie przygotowywane we Wrocławiu. A kiedy pojechał do Olsztyna, to nagle się okazało, że trzeba jechać do Olsztyna z tymi imprezami, pracownicy nask w weekendy jeździli yy, i ciężko yy, pracowali, żeby promować różne zbożne rzeczy, a przy okazji musieli Wykorzystać Janusza Cieszyńskiego, no bo to była duża atrakcja. I na tym wszystkim jest jeszcze decydowanie, tutaj akurat Janusz Cieszyński przyznał się, że decydował, chociaż mówi, że tylko w tym zakresie, ale decydował, miał taki wpływ, jak były dzielone te niemałe pieniądze, bo to chodzi o kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, dla każdego medium to nie jest byle co. No i ponieważ już wiemy, że WP nie dostała, wyjaśnijmy to po ludzku. Generalnie konflikt Interesów. Był ktoś w nasku, kto był, związany, tak, kto był związany ze sobą z grupy WP, no to żeby było czyściutko, słuchajcie, takich standardów ja nie widywałem w państwie zjednoczonej prawicy w ogóle, no ale w imię jasności, przejrzystości zrezygnowano z tego. Nie wiem dlaczego zrezygnowano, na przykład z TVN-u, tak jak odczytaliśmy w mailu i już była kwestia trwam i republiki, no ale to zostawmy. Powiedz no gdzie nie, te pieniądze tutaj, poszły. Przy, tak. Przypomnijmy jeszcze co napisałem rzecznik Obecny rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, może niech panowie sobie to wytłumaczą. <grymne> no, bo on napisał, że tak, że naj, najpierw że została uzgodniona przy jednej z tych kampanii, tam, gdzie wybrano właśnie tę te telewizję trwam Republikę, została to uzgodniona ta informacja z ówczesnym ministrem cyfryzacji. Potem napisał, że w kolejnym, w kolejnej takiej sytuacji, gdzie wybrano salon 24, Fratrię, ZPR, Gazetę Polską, Gazetę Polską Codziennie Telewizję Republikę, ten mail był do wiadomości, Ministra Cyfryzacji, czyli że został poinformowany, że dokonano takiego, takiego wyboru. Może no, niech panowie sobie to uzgodnią. Tak? No, zostały od, skreślone, czy też no, powiedzmy nie, nie zlecano tych kampanii w dużych takich mediach jak TVN, jak Onet, jak cała grupa Axel Spr Springer. Oczywiście jak, nasza skromna yy, grupa także była, była pomijana tak? szerokim Jestem z tego bardzo po latach dumny. Nie wiem, jak nasi menadżerowie umieli przetrwać bez no, fundamentalnych zastrzyków finansowych, z których A, wszystkie media właśnie. żyją, ale bardzo wam gratuluję, drodzy menadżerowie. I nikt nam nie może zarzucić, że byliśmy sprzedajną taką albo inną. Tak, istotą. a w kampanii, którą właśnie wcześniej wymieniliśmy, pan Krzysztof, ona dotyczyła właśnie cyberbezpieczeństwa, na którą wydano 7 milionów złotych. No to jeżeli chodzi o y, realizacje telewizyjne to 3,5 miliona zdaje się netto dostał tutaj Polsat, telewizja publiczna 1,3 tysięcy, TV Puls malutko 219 tysięcy, telewizja Trwam 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o kampanie radiowe, no to Polskie Radio 227 tysięcy, ZPR 397 tysięcy, RMF... FM 605 tysięcy złotych. No i audytorium to jest takie y, stacje lokalne polskiego radia 211 tysięcy. Tak to zostało rozdysponowane. To jest pan Krzyś, czyli taka to jest pan kampania... Krzyś, bez, ale tych bez... różnych kampanii, na przykład laptop dla ucznia, tak? 2,5 miliona. Tutaj A mamy... te laptopy to tylko wiesz o tym, albo nie wiesz? Laptopy dla ucznia, które miały być rozdane, w, chyba 10 tysięcy niedawno zalegało. Cały czas w nasku nie zostały rozdane. Tak świetnie była ta kampania poprowadzona. Polska Press 18 tysięcy, no niedużo, Wprost 26 tysięcy, Polskie Radio 200 tysięcy, TVP 124 tysiące, no i RMF też 600 tysięcy. To są dane, to są dane, nie chcemy tego komentować, tylko to są dane, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji i z NASK-u. To są dane twarde i bezwzględne o tym, że pomijano media wolne i niesterowalne w, we wszelkich akcjach, nawet najbardziej zbożnych, nawet najmniej politycznych, po prostu takich, które miały służyć temu, co planowano przecież dla dobra obywateli wykonać. I te pieniądze, zamiast służyć dobru obywateli, w moim przekonaniu przede wszystkim musiały służyć dobrym relacjom z mediami, yy a no, zinterpretujcie to sobie wszyscy sami i zastanówcie się czy takie pojęcie czwarta pseudowładza nie wzięło się przypadkiem z tego typu dysproporcji w rozdzielaniu rozmaitych środków. Tam jeszcze jedna rzecz, była kampania, chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli, bo rozmawiałeś też z Krzysztofem Stanowskim przed naszym programem w sprawie właśnie no, tych takich dość sporych dotacji. Ma Jasne, nie chcę być znowu gołosłownym, cytuję tutaj um, informację otrzymaną od rzecznika Ministerstwa Cyfryzacji. Konkretne rozgłośnienia regionalne i diecezjalne wskazywane były sukcesywnie w różnych formach, często ustnie tuż przed startem kampanii bądź w trakcie jej trwania. Informacje te można uzyskać bezpośrednio od pracowników NASK. NASK realizował także poniż... Poniższe kampanie w takich mediach jak Salon 24 to jest 126 tysięcy złotych netto, Poli czysta polityka kampanie o wartości 60 tysięcy i kanał sportowy kampanie o wartości 585 tysięcy złotych netto. No, i oczywiście, tak jak powiedziałeś, rozmawiałem z Krzysztofem Tylko Stanowskim. Jedna uwaga. Kanał sportowy jest dzisiaj już zupełnie odrębnym od Krzysztofa Stanowskiego dziełem. Natomiast jego popularność i wpływ na widownię, oglądalność i tak dalej kanału, czyli wpływ Krzysztofa Stanowskiego, jest bezsporny i był on wiodącą postacią. Szczególnie, że tylko on chyba razem z Robertem Mazurkiem zadawał znaczy zapędzali się w politykę, to był kanał sportowy, tak? Yy, więc yy, co powiedział na to? No, odmówił komentarza, powiedział, że to yy, raczej powinniśmy się zwrócić do obecnych yy, właścicieli kanału sportowego. A kartofelek to... do kolegów byłych zresztą. No to podsumujmy tylko yy, Mariusz, bo ja już sam się trochę zakręciłem. Generalnie Problem pana Stanowskiego był taki, że on był przedstawiany w komentarzach, być może niezasadnych, ale było ich wiele, że on jest w zasadzie takim chłopakiem, z którym można się dogadać i on rozmasuje różne tematy. On twierdził, że było wręcz odwrotnie, bo to on jako rzetelny dziennikarz chciał zgłębić po prostu jakby temat i. Mówisz o mailach dworczyka, tak. tak? Tak, mówię o mailach Dworczyka. Mówisz o mailach Dworczyka, w których, w których chłopik Mariusz chłopik bardzo ważna doradza, tak. osoba dla doradca premiera Morawieckiego Pisał o tym, że należy zarządzić tematem i znaleźć rozmówcę dla bardzo znanego dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego, który właśnie chce się dowiedzieć, dlaczego kibice nie są wpuszczani na stadiony. Bo mówimy o to, to się działo wszystko w 2000, początku 2020 roku, kiedy szalał COVID, tak? Dlaczego wtedy nie są wpuszczani na stadiony? I Stanowski tłumaczy, że to nie on został wybrany przez KPRM, tylko po prostu sam się zgłosił do KPRM. On powiedział, że jest taka potrzeba, są takie pytania, kibice są, zastanawiają się, więc on chce tutaj kogoś, eksperta, kto mógłby mu wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Że to była z jego strony inicjatywa. I to jest bardzo ważne i tutaj taki króciutki tylko wykładzik. Wszystkie, m, wszystkie informacje, publikacje dziennikarskie yy, i też materiały śledcze muszą mieć społeczny cel publikacji. Gdyby było tak, że jest jakiś dziennikarz, który jest na posyłki władzy i jeszcze jest za to opłacany pieniędzmi publicznymi, no to byłby to uzasadniony temat, który należy zgłębiać. Jeżeli e, sam pan Stanowski mówi, że on występuje e, z prośbą o to, żeby mu wyjaśnić, no to jego społeczny cel publikacji jest taki, żeby dowiedzieć się, jak będzie, a temat, jest istotny i on też ucina te wszystkie wątpliwości. No, natomiast nie ulega wątpliwości, że jest duża dyskusja wokół w ogóle mediów, które mają sympatyczne spojrzenie na poprzednią ekipę i w tej dyskusji jakoś tam na razie zwycięsko myślę, pan Stanowski wychodzi, ale jest to niewątpliwie tematem, natomiast nie będziemy się wyzłośliwiać, tylko. Pokazujemy, jaka jest różnica i że cały czas jednak te osoby są podobne. Nie wiem, czy wiesz jeszcze, Mariusz Chłopik tak a propos y, zmienił już swoje życie, już nie pracuje w polityce, zajmuje się sportem i pracuje, pracował m.in. w Legii Warszawa. Więc y, gwarantuję Państwu, że to jest dobra płaszczyzna, żeby rozmawiać y, i przyjaźnić się z panem Stanowskim normalne, bo to takie po prostu sportowe środowisko. Na koniec. Takie, co przyniosły wiewiórki? O, co przyniosły wiewiórki? Dużo tych wiewiórek y, ostatnio y, chodzi. Y, 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 Przyglądajcie się kwestii ambasadorów, czyli to ja krótki wstęp. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale był spór między Radosławem Sikorskim a prezydentem, ponieważ Radosław Sikorski chce bardzo szeroko wymienić ambasadorów, przeciwko czemu występuje prezydent i mówi, że on nie będzie akceptował takich szerokich zmian, bo to jest skandal, wywracanie dyplomacji i tak dalej, i tak dalej. No na razie nie ma takich wielkich wywrotów, jeśli chodzi o te ambasady. Nie słyszymy o jakimś masowym e, no, zmienianiu szerokopasadzmu. W no, nasze wybiórki donoszą, że jest duży problem ze znalezieniem kandydatów. W ogóle obecna władza ma duży problem z kadrami. To też możemy za chwilę też rozwinąć ten temat, bo w spółkach Skarbu Państwa to jest rzeczywiście bardzo widoczne. Ale wracając do ambasadorów, że nie ma zbyt wielu kandydatów i tam zdaje się minister Sikorski, minister spraw zagranicznych mówił o wymianie tam kilkudziesięciu zdaje się tak. ambasadorów. No donoszą nam, że na razie mają tylko 16 kandydatów takich mocnych na ambasadorów, że oczywiście są chętni do krajów, gdzie posługiwać się należy angielskim, a bardzo mało jest chętnych do krajów, gdzie trzeba posługiwać się innymi językami, na przykład niemieckim czy rosyjskim. I tutaj i jest jakiś duży problem, zdaje się, że znalezieniem tych kandydatów. Była jedna sprawa. E, znany nam Jan Wincent Rostowski, były minister finansów. Podobno bardzo chciał zostać ministra, ambasadorem e, w Paryżu, we Francji. Anglikiem, tak jak... e, ale wykłada w Paryżu i wtedy mógłby połączyć sobie te działalności, tak mówiąc już. E, e, więc e, zgłosił się no ale zdaje się, że Donald Tusk ma tam do niego jakieś pretensje z przeszłości i kompletnie ten pomysł mu się nie spodobał. Znaczy, Więc to, chyba to po... nie będzie ambasadorem. W to twarzy. ja muszę cię zaatakować, że ty tak sobie swobodnie mówisz o tym, że Donald Tusk może tam niechętnie patrzeć na takiego czy innego ambasadora. Ja nie uważam, że to jest problem, dlatego że Donald Tusk po pierwsze bierze na siebie kwestie dyplomacji bardzo silnie, to jest primo i jego i ambasadorzy muszą zmienić w ogóle całą politykę zagraniczną zmieniamy realnie, drodzy państwo. Cała polityka jest już inna dzisiaj, jeśli chodzi o dyplomację, więc należy to rozumieć. Zwracamy też uwagę, że z Francją zupełnie inaczej wyglądają teraz stosunki, że był trójkąt weimarski i tak dalej. Nie jest to taka ingerencja, ale ja cię chciałem jeszcze prowokacyjnie y, spytać y, o te kadry i jak to jest z tymi fachowcami. Czy ty w ogóle się nad tym, nad tym zastanawiałeś? Bo wiem, że jeszcze y, no, miałeś taką y, rozterkę intelektualną. Jak Podejść do historii, które ciekawych, które jak zwykle usłyszałeś, blisko PKOBP? No, dokładnie tak, bo wiesz, z jednej strony koalicja 15 października miała na sztandarach, że będziemy zatrudniać fachowców, a z drugiej strony mam wrażenie, że to nie, nie jest takie proste, że tutaj jednak ten klucz polityczny często przeważa i wygrywa. Wracając do PKOBP, tam zdaje się, że wybrano fachowca na prezesa Szymon Midera. I pan prezes yy, zdaje się, że chce sobie umeblować jakoś sam ten zarząd i ma kandydata, którego tam, mm, który mu się bardzo podoba. Tam jest oczywiście konkurs, nie, mu może on nie wygrać, no ale ma swojego faworyta, mm, kolegę, którego chce ściągnąć też na wiceprezesa, bardzo ważnego departamentu informatyki. Mówię, to nie jest nazwa właściwa, może to się nazywać tak inaczej, tak, tak. ale rozumiemy, że to chodzi o departament informatyki. Rzecz bardzo ważna w banku, na którą idą olbrzymie pieniądze. No i pan prezes zdaje się, że nie za bardzo umie grać w politykę i zaczął opowiadać, że właśnie ten człowiek, który mu się tak bardzo podoba, to z jednej strony jest już umówiony z trzecią drogą. W trzeciej drodze powiedział, że jest umówiony już z Platformą, że to jest ich człowiek. No politycy tych obu ogrupowani się porozumieli i się okazało, że no to nie jest tak, że on nie jest kandydatem ani od tych, ani od tych. Więc zrobiło się jakieś takie zamieszanie i, i, i jakieś ciemne chmury nad prezesem na chwilę zawisły. To nie znaczy, że zostanie zmieniony, ale że nagle tu politycy stwierdzili, no jak to? No, co pan grasz? Co to za jakaś dziwna gra? No, więc no. więc a czy dajemy tym fachowcom, no, nie, powiedzmy z rynku, jakąś możliwość. Decydowania o tym, czy nie dajemy, czy to wszystko musi być z klucza politycznego. Tutaj jest moja wątpliwość, właśnie o tym mówiłeś. Słuchajcie, to jest człowiek o gołębim sercu, Mariusz Gierszewski, ale y, ja widzę, znaczy ja się z Tobą pozwolę nie zgodzić w jednym obszarze. To znaczy, zobacz, bo Ty mówisz, że y, no oczywiście polityczny konsensus, te największe spółki to jest dość jasne, tak? Natomiast ja nie uważam, że y, można jednoznacznie negatywnie wskazywać, że te braki obsad konkretnych ludzi wynikają z tego, że nie ma kandydatów. Bo widzisz. Ja mam takie wrażenie, graniczące z pewnością i mogę je udowadniać, że dla Pisu nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie menadżera i dlatego można było każdego wsadzić wszędzie. Na przykład panią, która była od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a potem została prezeską firmy MESCO, która jest no, zbrojeniowym liderem od rakiet. Rozumiesz, czyli jak mamy takie przekonanie, że nasi mierni, bierni albo wierni, znaczy przede wszystkim wierni, Poradzą sobie na każdym odcinku, bo wykonają nasze każde polecenie, to zawsze będziemy mieli kandydatów. <noise> Tylko tak, pytanie, czy my chcemy mieć takich menadżerów? I tak bym to trochę widział. No i weźmy to pod uwagę, bo wiesz, ja bardzo dużo słyszę o tym niepokoju, że tak mało jest zmian w tych rozmaitych spółkach. A jak pytam w mapie, no to słyszę, no wiesz, nie możemy byle kogo tam wysyłać, więc to jest takie trudne do oceny. Jasne, jasne. No, myślę, że to po świętach trochę przyspieszy, bo zarówno jest to też... Po świętach wyborczych. Chyba. Po świętach po wyborach. Wyborczych, tak, tak. Zdecydowanie. Po świętach wyborczych, które w najbliższą niedzielę. Bo zdaje się, że jest taka też decyzja Donalda Tuska, że ma być jakieś przyspieszenie w tych spółkach. Też nasze wiewiórki donosiły, że tak, tak samo nie został wskazany prezes Orlenu, tu będzie, wielka, wielka inform, będzie duża informacja, będzie ten, wokół tego dużo szumu tak? za chwilę, więc nie został wskazany wcześniej, no bo właśnie trzeba było poczekać na, na wybory i na te parytety, które się teraz u, ułożą w tych wyborach. Zdaje się, że też po 12 kwietnia miotła zawita do PZU i tam zacznie wymiatać, bo tam jest co wymiatać. Tam też było dużo nominatów politycznych, więc może już następny program, jak będziemy nagrywać, to już będzie trochę inna rzeczywistość i rzeczywiście coś ruszy do przodu. Nie chcę cię zagadywać, ale powiem tylko tyle, że naprawdę pytam w wielu miejscach, bo niepokoi mnie to i słyszymy w wielu obszarach polskiego państwa, że nie ma takich zmian. Ostatnio też potwierdziliśmy Edytarzem Łazonetu nasze ustalenia odnośnie PSL-u i stylu rządzenia w MON, że tam cały czas są oficerowie, co y, y, mianowani przez PiS, co dziwi y, różnych y, ludzi od bezpieczeństwa i tak dalej. Także to jest proces, który jest trudny i będziemy na pewno jeszcze y, do niego wracać. Jak już mówisz o PZU, to tylko jeszcze chciałem polecić Państwu taki jeden ciekawy artykuł. Ewa Iwanowa, dziennikarka Gazety Wyborczej napisała o tym, jakich doradców miał prokurator Barski. I tam się okazało, że jednym z doradców był e, mm, doradców prokuratora krajowego. To dość istotne. Był niejaki pan Piotr Bugajski, który był kiedyś wicenaczelnym efaktu. I to jest bardzo ciekawa osoba, drodzy państwo. I zwracam tutaj uwagę, ponieważ. Bardzo dużo było przenikania się świata medialnego ze światem politycznym zapisu i należałoby to przedyskutować zupełnie osobno, bo na przykład salon, o którym wspominałeś w kontekście, w kontekście tej dotacji, to też jest no, medium, które było taką ostoją powracających do dziennikarstwa ludzi, którzy dorobili się przepisie, czyli pan Sławomir Jastrzębowski, który był naczelnym superaka, potem był partnerem Partnerem Hoffmana, który przecież dostał niemałą kasę za, e, e, za fuzję. Tam też się pojawił pan Igoriankę, e, który był e, w pewnym momencie w filmie Bridge i też trochę na Węgrzech mieszał. To wszystko się pomieszało. Raz jesteś dziennikarzem, raz, raz nie jesteś dziennikarzem. Nie ma tutaj jednoznacznej, e, moim zdaniem, jeszcze takiej przedyskutowanej e, no, m, oceny tego typu sytuacji, ale ja pozwolę sobie w kolejnych programach ją jeszcze przedstawiać. A moim wspaniałym gościem był dzisiaj Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. Dziękuję bardzo. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się wam ten news Mariusza Gierszewskiego i czy rzeczywiście mowa tutaj o jakichkolwiek kontrowersjach, skoro mówimy o faktach. A ja was pozdrawiam i do zobaczenia w wydaniu piątkowym. Bejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.